Ogółem szkoła liczyła 233 uczniów, z czego 105 uczniów i 128 uczennic. Do rady pedagogicznej należało 14 wychowawców stałych i 6 dochodzących. Dyrektorem szkoły był obywatel Faryna Wacław, a kierownikiem warsztatów obywatel Gibek Edward, z tym, że warsztatem krawieckim kierowała obywatelka Łyko Hanna. Do wykładowców etatowych należeli obywatele i obywatelki Borowik Bolesław, Jasińska Kazimiera, Malewska Maria i Majcherczyk Marian. Nauczycielami zawodu byli obywatele i obywatelki Madejska Honorata, Wyrzychowska Eugenia, Ziętek Kazimiera, Bochenek Stanisław, Zembrzyński Wiesław, Chycki Wojciech i Marcisz Lucjan. Jako nauczyciele dochodzący pracowali obywatele i obywatelki Dyja Leon, Głoszcz Maria, dr Jurow Andrzej, Orłow Orski Mikołaj, Szota Franciszek i Marchwicki Aleksander. Na zakończenie roku szkolnego urządzono wystawę obrazującą nasz dorobek i eksponaty wykonywane przez uczniów naszej szkoły. W zakończeniu należy podkreślić, że uzyskanie oddzielnych własnych budynków dla warsztatu i dla szkoły miało zasadnicze znaczenie. Społeczeństwo miejscowe nie bardzo zdawało sobie sprawę z istnienia naszej szkoły, gdyż umieszczona w budynku Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej była przytłoczona jej liczebnością ponad 1000 uczniów i często była traktowana jako jeden z jej wydziałów. Tym bardziej, że część nauczycieli, szczególnie w pierwszych latach po wojnie, rekrutowała się z wykładowców PSGiH. Dopiero fakt przeniesienia szkoły i warsztatów do odrębnych budynków podkreślił w oczach tutejszego społeczeństwa samodzielność naszej szkoły.